Nienawidzę tego, nienawidzę tego, nienawidzę tego. Nienawidzę go. Dobra, kolejny poziomek na dziś po pokonaniu jakże arcytrudnego dla mnie, krytycznego, nowego. Nienawidzę tego. Ziplash. Level zaproponowany mi w komentarzach na YouTubie. Proszę, ten komentarz. Dlatego, żeby docenić też ludzi, którzy nie oglądają mnie może na żywo, a chcieliby pojawić się na odcinku Ziplash by Colon. O Boże, już się boję, że to będzie coś jak Spittek. Fajny dźwięk. Okej. Zobaczymy, czy będzie to jakaś dodatkowa mechanika. Okej. Znowu taki level trochę tutorialowy na początek, który będzie mi tłumaczył różne rzeczy. Spoko, podoba mi się to. A może jednak wykorzystuje to po prostu mechanikę Geometry Dasha? Zobaczymy. Może po Ziplash how to spam. Zobaczymy. Okej. Aha. Aha, dobra, widzę już co mam zrobić. Ja tak nie byłem pewien. Aha, nie było tutaj zapisu ani jednego jeszcze. Żeby się nie okazało, że w ogóle nie ma tu zapisów. Dobra. Dam. Spoko. Teraz tak. No tak. To było dość proste. A jest zapisik, dobrze. Zobaczymy, nie wiem co to jest how to spam, więc... Jak ja nienawidzę tego levela. Ale nienawidzisz Ziplasha czy how to spam? Okej. Dobra. Muszę tego dotknąć. Teraz pewnie odbić się tu. Dobra. Na szczęście na razie nie musiałem niczego robić bardzo szybko. Okej, lecimy. Spoko. Ale przyjemne. Tylko za dużo nas tu. Nawet jeśli moja kostka jest wystarczająco charakterystyczna, żebym ją widział, to moje zmysły za wolno reagują, jak jest nas tak dużo. O, dobra. To już się zaczną levele, gdzie trzeba robić wszystko z rzędu. Absolutnie mi to odpowiada. Chwila przerwy. Okej. Light. Ej, problem mamy. Jaki problem? Ta edycja, co właśnie wysłałeś, nie do pokonania, a widziałem tylko początek tego levela, więc nie wiem. Zobaczymy. Najwyżej się z niego wycofamy, dopóki nie jest, wiesz, przypałowy. W sensie taki, że nie wolno go pokazywać. No to myślę, że możemy... A, fuck. Co ja robię? Aha, muszę teraz to powtórzyć, dobra. Dobrze, że to się resetuje za każdym razem, to można sobie spokojnie usiąść na chwilę. Czy dziś też dłużej live? Zobaczymy. Nie zastanawiałem się nad tym. Zobaczymy, jak się będę czuł dzisiaj, wiecie? Bo miałem taki dość trudny dzień w robocie. Więc nie wiem, czy będę miał siłę, żeby to przeciągnąć, ale jak będę miał, to z przyjemnością z wami dłużej zostanę. Także... Okej. A, to błąd był. Dobra, widzę, że błąd zrobiłem. Chciałem to zrobić dla odmiany szybko, a powinienem to zrobić wolno. A ja lubię wolno. No i git. To jednak nie jest git. To nie jest git. To nie było git. Myślałem, że zrobiłem git, a jednak. Fajnie jest ten poziom, ej, dobrze się bawię strasznie. A może mam po prostu dobry dzień? W sensie... Co ja zrobiłem? Mam chyba dobry humor po prostu. Nie wiem czemu. Jak będziesz miał czas, wbij na DC, wyślę ci filmik dlaczego. Wiesz co, nie będę tam. Myślę, że po prostu odpalimy ten level, potem się okaże. Ja robię błąd, okej. Ostatni skok mi nie wychodzi.
No. O, udało się. Lecimy. 10. Co? Chwila, jeszcze raz. Aha. A, muszę tu wyskoczyć, dobrze. Spoko. Jump. Jump. No, trochę coś ma to w sobie ze speedteka, ale niewystarczająco. Żebym powiedział, że jest speedtekiem. Ma te skoki oparte o momentum. Ale czy powiedziałbym, że to jest mechanika speedtekowa? No nie. Co? Aha, muszę od razu przelecieć na lewo, tak? O ja, dobra. Dotknąłem niebieskiego w ogóle. Czemu on się nie aktywował? Znaczy, to był bug na moją korzyść, ale... O, mogę to powtarzać, chwila. Dobra, jump. I teraz tak, na lewo, na prawo, w górę i w dół. Nie! Jeszcze jeden wcisk tu był! Dobra, ale mnie męczy to pomieszczenie. XD. O, nie doleciałem. Byłem gotowy wcisnąć. Chyba nic. Jump. Jump. No i nice. Dobra, udało się. Co to jest za level tragiczny? Nie no, jest bardzo fajny. Szczerze, nawet się nie męczę za bardzo. Mimo, że umieram bardzo dużo w niektórych poziomach, bardzo mi się podoba. Mówiłem już, że nienawidzę mechanik. To jest dla ciebie mechanika? O. Aha, to mogę sobie podskakiwać. Oho! Dobra. Aha, dobra. Ja normalnie korzystam z tych jumperów, żeby sobie odpocząć, a tutaj nie bardzo mogę. Nie jestem pewien, gdzie mam tu skoczyć. Aha, dobra, już kumam. Moja wyobraźnia nie zadziałała wystarczająco dobrze, żeby to skumać na samym początku, ale już jest. Już dotarła. Aha, dobra. To jest dłuższa sekwencja skoków. Bardzo fajny Hard Demon w ogóle. Taki nie za trudny, trzeba się uczyć tych sekwencji. Ja niby tego nie lubię, ale jest to dla mnie jakieś na tyle atrakcyjne, może dlatego, że grałem wcześniej w tego... A, przeskoczyć i złapać strzałkę. Dlatego, że grałem wcześniej w tamten level i się już tak przyzwyczaiłem do powtarzania. Co? Tam jest coś jeszcze. Okej, dobra, załapałem, bo tam trzeba było jeszcze raz przestawić czerwone. Sprytnie to było zrobione, bardzo mi się podobało. Dobra, okej. O nie, zielone! Więcej jest! Jak ty to tak szybko kamski robisz? Czy ty już robiłeś wcześniej ten level? Czy ty po prostu jesteś dobry w tę grę? Poza tym, że wiem, że jesteś dobry w tę grę, no ale come on! Czy tam nie przesadzasz? O, oh, fuck. Są takie levele, które mnie po prostu nie denerwują, co by nie zrobiły. I to jest chyba jeden z nich. Trochę nie rozumiem dlaczego. A popsułem. To musi być niewciśnięte. Nie rozumiem dlaczego, ale mnie nie denerwuje. Dobra. No i git. O nie! Jezu, nie! Jak ja nienawidzę, to jest ta mechanika speedtekowa, która mnie wkurza najbardziej. Na szczęście tutaj nie jest na razie wymagająca. Mam nadzieję, że to zostanie takie, bo... Jezu! Jak ja tego nienawidzę! Nienawidzę tego, nienawidzę tego, nienawidzę tego. Nienawidzę go!
Nienawidzę tego. Ja już się tak ucieszyłem, że ten level nie jest za trudny, nie? No źle. Powinienem dać się rozpędzić tej grze. Ja tam wolę klasikowe levely wbijać, jakoś mi nieplatnie podchodzą. Dużo osób mi też pisze w komentarzach na YouTubie. Zagrałbyś w klasiki. Nawet ktoś napisał taki bardzo, taki dość długi komentarz na zasadzie: ludzie, którzy grają w te platy, w te platformówki, to są ci, co przyszli w 2-2 i generalnie to walić ich wszystkich. Miałem takie... Aha. No pewnie tak. W sensie ludzie, którzy grają w platy, to w większości są ludzie w 2-2, bo wcześniej platów, uwaga, nie było. Bo za tym są to ludzie, którzy po prostu mają inne zainteresowanie w temacie geometrii Dasha. O wow, Kumax, ale ci to dobrze poszło i szybko. Nie zniechęcaj się, wierzymy w ciebie. Dobra. No i nie do... Bo chciałem to zaspamować, bo stwierdziłem, że to będzie najlepsza opcja, ale... No i uważam, że teraz było w punkt. A było, okazuje się, za późno. No i teraz już nie dałbym rady dobrze tego zrobić, bo widziałem, że wylądowałem za wcześnie. Kurde, pixel perfect. No tak, no nie mogę, no nie da się tak. Nie da się. Dlaczego nie mogę tego dobrze replikować? Dlaczego nie umiem w ogóle wyobrazić sobie, jak to, co to znaczy, żeby zrobić to dobrze? Plus jest taki, że jak powtarzam w kółko ten sam fragment, to wiem, że na YouTube'a i tak to wytnę, więc mogę tak sobie z wami gadać randomowo. I nie mówić niczego szczególnego w trakcie. Yes! Dobra, udało się. Może to będzie ostatni moment, który mnie wkurza. Zmiany grawitacji. Okej. Buduję sobie level taki fajny. Okej, ależ Jon, czekam. Jeśli chcesz oczywiście, żebym w niego zagrał, bo nie wiem czy... Nie wiem czy chcesz. Może nie chcesz. I oczywiście nie wiem, czy budujesz plata, ale czuję się znacznie pewniej robiąc te rzeczy zwykłe, aniżeli te dasze z poprzedniego poziomu. A, tam jest niebieski, w ogóle go nie zauważyłem. Dobra, dobra, czyli trzymać w prawo cały czas. Po prostu. Co się wydarzyło? To mnie jakoś teleportowało dziwnie. O Jezus, źle. O nie, tu jest da... Jezus! I znowu trzeba to zrobić bezbłędnie. O, tu mogę odpocząć. Tu będę mógł odpocząć. Dobra, okej. W sumie tu też mogę odpoczywać. Nie pomyślałem o tym nawet. Próbowałem to zrobić jednym ciągiem, a w gruncie rzeczy nie muszę. No, ale wolę. Już teraz jak się nauczyłem, to wolę to robić jednym ciągiem. Się rzadziej pomylę. Tutaj chcę odpocząć. Dobra, co mam zrobić? Muszę skoczyć tam, a potem na zielone, wybić się i... Nie wiem, co zrobić dalej. Nie, zielone mnie wybije do strzałki. Okej. Jeszcze raz. Idziemy tak. 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 A, dobra. Już się tak nakręciłem. Chciałem to zrobić ciągiem, a mogłem sobie spokojnie tam odpocząć. Dobra. A gdzie mam skoczyć? Do niebieskiego? Aha, ta. O Boże, dobra. Aha, mogę się tu odbić.
Serio? Dobra, to będzie wesołe. Ej, to niedobrze jest. Ja tu nie powinienem chyba być. Komornik. No bo teraz jak skoczę tam z powrotem, odwrócę to. Ale jak odwrócę sterowanie teraz, to zginę. Bez sensu. Ja nie wiem, co mam zrobić. A, wiem, już chyba wiem. Dobra. A, nie zdążyłem wcisnąć dwa razy. Ale o to chodziło, nie? No dla mnie to by było bardzo nietypowe grać na myszce, tak. Mogę spróbować zrobić tak. No. Zmieniłem położenie pada, tak żeby zrobić zamiast kciukiem to, no. Właśnie. Nice. Moment. Ja, dobra, ja sobie muszę lepiej przyjrzeć. Czyli tak, robię dasha tutaj, skaczę na to, dobrze. To mnie wybija do góry. A? A co wtedy? Muszę się przyjrzeć. Aha, bo ja muszę zielony w ogóle wcisnąć, żeby to w ten level zamknąć. Aha, okej, okay, dobra, już widzę. Spoko. Dobra, już wszystko wiem. Dobra. Okej. Okay. A można tak zrobić, okej. Okay. Dobra. O, batko. Wszystko jednym ciągiem. No tak, to ma sens. Czyżby ułożenie speedrunnera... Jak to ja robię? Tak, mniej więcej. Tylko, że pada nie mam pionowo wtedy, tylko dalej mam go poziomo. W sumie od początku powinienem to tak zrobić. Zrestartować to do zera. A, damn it, nie doskoczyłem. Chwila. A nie, to mnie musi wybić, ja tutaj się muszę szybko wybić. Aaa, brakło. Brakło siły. Samo zaparcia mi brakło. Dobra, mam tu tą sekundę. Co ja muszę teraz zrobić? Bo ja wcisnąłem. Ale jest źle. Aha, ja mam właśnie nie wcisnąć zielonego. Ja mam to zrobić nie wciskając zielonego, a nie wciskając zielony. Okej. Okay. Okej, okay. No to chyba nie żyje. No. Przerwa dobrze zrobiła. Kamski, to była najlepsza rada, jaką mogłem dostać. Dzięki, uwielbiam cię. Aha. 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 O matko. Podoba mi się, jak ta muzyka się restartuje. Tak jakby dając mi znać, że jestem słaby w tę grę. Dobra, mam chwilę przerwy. Okej, okay, dobra. Tam. Szybciej, szybciej! Za szybko! Mój mózg nie może na razie jeszcze przyswoić, co ja mam tam dokładnie zrobić. Mimo, że wiem, to jednocześnie tak jakbym nie wiedział.
Ile reakcji można kupować przez 2 dni? Ja wiem. Mówię, że mój mózg jakby to wie jednocześnie i nie wie. Bo ten mój mózg, który zapamiętuje trasę, to wie. Ale jeszcze ten, który wciska przyciski, nie. A to są dwa różne mózgi. Takie speedrunnerskie pomieszczenie. To już jest takie totalnie speedrunnerskie pomieszczenie. Nie można się nigdzie zatrzymać. No Wilgax skosi punkty kanału też za to, że suba ma i suba jeszcze jednego dał, więc... No, dobra. Pamiętacie, jak się męczyłem w Melcie? To jest zupełnie inny typ. Ja tutaj wiem, co robię. Naprawdę mam poczucie, że ja wiem, co robię na tej mapie w porównaniu do Melta. No. O, dobra. Lecimy dalej. Tak, pamiętamy. Okej, okay, dobra. O! To fajnie. Co? Przepraszam, co? Nie, nie, nie. What? A. Yes. Dobra, co dalej? To mnie wyskakuje tu. A nie mam gdzie skoczyć teraz. A, oczywiście, że mam. Tutaj. Ale po co? Aha. Okej. Dobra. I co teraz? Oje! O nie! Aha. 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 Dobra. Spokojnie. Nie! Szlak. Ale nie czuję tutaj tego RNG aż tak, jak czasem czułem na poprzednich poziomach, więc spoko. W sensie, dobrze mi się to powtarza po prostu. Poza tym pierwszym skokiem, którego jakoś tak za bardzo nie lubię, to naprawdę nieźle mi się powtarza to pomieszczenie. No, doskoczyłem. Co teraz? A tu mogę się postarać o coina? Nie, fuck you. Nie, nie chcę żadnego coina. Idziemy dalej. Okej. No, serio. Okej. Dobra, myślę, że poradzę sobie bez specjalnego położenia palca akurat na ten skok. Okej. Okay. Ale ktoś zbudował tę mapę, to ja nie mam pytań po prostu. A tutaj mam jedną szansę. Dobrze. Ta jedna na milion. W prawo i zmiana kierunku, tak? Dobrze, okej. Okay. Dobra, i teraz pewnie muszę i tak zielone wcisnąć, co? O, spadłem. Niedobrze. Jedno, co mogę powiedzieć, to mam taki stres, zawsze jak już poziom mi za długo zajmuje, mam taki stres w głowie, że chciałbym więcej zwracać uwagę na czat, bo wiem, że się wyłączam, jak już się zaczynam za bardzo skupiać. I to jest coś, co gdzieś tam... O, szlak. Co gdzieś tam mnie stresuje i może delikatnie zabiera mi ten fan. Ale to jest coś, co dzieje się tylko w mojej głowie. Więc też nie zrzucam absolutnie tego na level, nie?
dobra. Co teraz? O nie, zapomniałem przecież, że to się wydarzy. God damn it. Full focus na chwilę, żeby chociaż kawałek dalej dojść. O, Aha. Trochę długi jest ten pokój, tak mi się wydaje. W sensie strasznie dużo różnych akrobacji już tu trzeba wykonać. Wiem, że to jest ostatni pokój. Ale god damn. Okej, teraz skoki szybko. Których znowu nie ma ani jednej przerwy po drodze. Wielokrotnie to mówiłem, ale jestem tym typem gracza, który lubi sobie robić przerwy, żeby się zastanowić. Och, ten level mi bardzo na to nie pozwala. W sensie te dwa ostatnie pokoje. Ale ma to swój urok, bo... Nie wiem dlaczego, ale dalej świetnie się bawię robiąc te rzeczy. Come on! Chcę wejść wyżej. Jedno piętro. Błagam, chcę zobaczyć, co jest dalej. W sensie... Potrzebuję się dowiedzieć, jakie są nowe ewolucje, które jeszcze będę musiał zrobić na koniec tego levela. Potrzebuję tej wiedzy. Bo mój mózg zaczyna się wyłączać. Co? Tam jest dużo strzałek i rzeczy i wszystko świeci, ale ja, to nie znaczy, że ja wiem, co ja mam tam zrobić. O, pff, jak przestrzeliłem. Azu. Paulinka zawsze jest ze mną. Ja muszę zawsze uważać. Istnieje niezerowa szansa. Oczywiście nie oparta na niczym, tylko po prostu niezerowa. Bo szansa nigdy nie jest zerowa. Że w całym domu są kamery. No przecież... Kliknąłem. Moje oczy są nieprzystosowane. No nie, nie, stój, kropko. Skaczemy tam. Co? Muszę skoczyć na niebieski, odbić się w zielony, w sensie w dash orba, potem dash orbem do drugiego dash orba i pewnie odbić się o dach tego, co się zsunie, tak? O matko. Tak, widziałem to tam zrobić. Widziałem to. I co potem? Aha, do żółtego orba muszę zaskoczyć. Dobra. W sensie, wiedziałem to już wcześniej, ale teraz sobie zdałem z tego sprawę na tyle, że może uda mi się to zrobić. To mnie jeszcze... To dobre. Dobra. Ale to jest dramat, bo ja teraz muszę tak. Dotknąć tego, to mnie wypchnie, ja się muszę wybić wystarczająco, przelecieć przez dziurę, wcisnąć to szybko, dobra. Nie ma jak próbowanie po prostu, nie? Tak zróbmy. Dobra, i teraz tak, to mnie podbije, ja muszę zmienić sterowanie, zrobić... Co?
Dasza tym przez to i zobaczymy co dalej. Aha. No nie wiedziałem co dalej, nie mogłem się spodziewać, że będzie to akurat. Jak długi jest ten level w ogóle, w sensie ten pokój. Strasznie długi. O, nie wcisnąłem drugi raz. Ale mnie to już zaczyna denerwować. Długie jest strasznie. Nie kwituj. Nie kwituję, co ty? Że zginiesz w końcu. W końcu? Że zginę, w sensie zresztą kwituję. Ja jestem od kwitowania. Hell no. Moją bronią wytrwałość. Mógłbym w sumie tak zrobić, no. Doskoczę? Doskoczę. Bam! Tak jest! Chyba. Nie? Jeszcze nie koniec? Dobra. Zaczęliście pisać, że sobie nie poradzę. To była motywacja, której mi brakowało. Click to finish, of course. 559 śmierci, czyli nie dobiłem Melta. Melt miał 660 ponad. I więcej sekund. Melt mi zajął dłużej, słuchajcie, chyba. Tak pamiętam, że miał chyba więcej sekund. Quest completed. Ziplash. Słuchajcie, Ziplash to był chyba jeden z trudniejszych hardimonów, jakiego grałem, ale wyjątkowo satysfakcjonujący w swoim. Było jedno pomieszczenie, które uznałem za trudne w taki perfidny sposób, który mi się nie podobało. Reszta to raczej było ćwiczenie tych skilli do momentu ostatniego pomieszczenia, które po prostu moim zdaniem było za długie, co powodowało, że w pewnym momencie było nużące. Także taki trochę nierówny level w moim odczuciu, w tym co ja lubię dostawać w Geometry Dashu, ale za to bardzo fajny wizualnie i przez to też, przez ten taki klimat, który powodował, chciało się po prostu grać dłużej. Dłużej, jak widać, 1,5 godziny na liczniku. Dzięki za mapę.